Tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją z cyklu Recenzja w 60 sekund, choć nie wiem, czy mi wyrobię się w 60 sekund, może w 2 minuty, najnowszej książki Martyny Wojciechowskiej Co chcesz powiedzieć światu. Książkę zakupiłam na targach we Wrocławiu. Chciałam też się spotkać z Martyną, ale mi się nie udało. Akurat żeśmy się minęły, a później też już jakby zabrakło wejściówek, żeby się z nią spotkać w rynku. No ale cóż, może następnym razem. Tutaj mamy 10 portretów kobiet przedstawionych jakby przez Martynę, które pokazują, obrazują wartości, którymi one się kierują, bądź mają nam coś uświadomić. I to na przykład jest godność, miłość, wdzięczność, walka, nadzieja, tolerancja, piękno, odpowiedzialność, wiara, wytrwałość. I właśnie godność kobiet w Meksyku i jak muszą tracić tą godność, żeby utrzymać siebie, rodzinę, bliskich, miłość. Tutaj poznajemy Larysę z Ukrainy, która działa jako matka zastępcza dla wielu dzieci. Wdzięczność za to, co ma, i tutaj poznajemy Jennifer, która nie ma nóg, a i tak jest wdzięczna za wszystko. Walka, Morena Herrera z Salwadoru, nadzieja, Liban, tolerancja, Kenia, też wspaniały portret, akurat mnie tutaj wzruszył, czyli że poznajemy kobietę, która jest wykluczana poza społeczność i czy ma szansę na tolerancję, piękno, Pakistan, czyli o kobietach, które są oblewane kwasem, i o jednej z kobiet, która pomaga takim właśnie kobietom. Odpowiedzialność, Republika Południowej Afryki, wiara, Izrael i o tych konserwatywnych Żydach. Wytrwałość, Corinne, Klajda, Mauritius, Polska i jak wygląda życie kobiet na Mauritiusie i dlaczego tutaj trafiła do Polski. Więc też o wytrwałości, czyli o tym, jak przez pustynię jedna tutaj, zafascynował mnie właśnie portret jednej z kobiet, która w moim wieku, można powiedzieć, niewiele mi brakuje, postanowiła zmierzyć się ze sobą, ze swoimi trochę słabościami i podejmuje wysiłek przebiegnięcia przez pustynię. Kilkaset kilometrów, niesamowity maraton, więc wspaniałe portrety kobiet ukazujące, jakie my jesteśmy silne jako kobiety, jakie niesamowite. I to według mnie nie jest książka też tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, bo ogólnie jakby pokazuje te wartości, a dodatkowo mamy szansę poznania innych kultur, innych krajów, więc gorąco Wam polecam, jeśli Was tego typu literatura interesuje. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.